Ja pamiętam święta Bożego Narodzenia, kiedy my z moim bratem chodziliśmy pod balkonami, głodni, zmarznięci. Patrzyliśmy, żeby coś z balkonu komuś zwędzić. Widzieliśmy ludzi, którzy siedzą w domach, radują się, choinki się palą. Nasza mama spała pijana i światła nie było nic. Nie jeden chciał tu wyciągnąć miedź z kamienia, życia król, spełnić wszystkie swe marzenia, odnaleźć szczęście, kobiety, oferować serce, by przestało w końcu być kamieniem. Obdarte bloki, bez drzwi od klatek schodowych, a na osiedlu obok wille i nowe samochody. Przechadzą się tamtędy, marząc o tych luksusach, zapominając o biedzie i tych podartych butach, które nosi już trzeci rok po starszym bracie. W tym samym czasie jego przyjaciel dostawał S-klasę. Wtedy stwierdził, że nie chce żyć tak dalej, jak koledzy mówili, że dobry hajs jest nielegalny. Najpierw były radia, potem były auta. Po roku działalności zaczęły się porwania. Palce w kopertach, ryby w gazetach. Inspiracja włoską mafią była coraz większa, rozumiesz, brat? Byłem osobą, która grypsowała w więzieniu. Czyniłem wiele zła, robiłem wiele samouszkodzeń. Byłem promotorem buntu w więzieniach. A zło, które było dookoła mnie, ono jakoś wsiąkało we mnie jak gąbka. Dla mnie ludzkie życie nie miało w ogóle znaczenia. Człowiek był dla mnie bez wartości. Yo. Pierwszy raz pucha, drugi, trzeci, czwarty. Za każdym razem wychodził bardziej kumaty. Więzienne przyjaźnie, wymiany spostrzeżeń, aż w końcu na wolności wspólny interes. Kokaina była jak spray do nosa, a na katarze co dzień byli chorzy, to musieli brać lekarstwa. Czarna skóra, pod nią blok 19. Morderstwa na porządku dziennym jak granie w kapsle. Krwi na dłoniach, samo mydło nie zmyje. Będziesz ją widzieć dalej, chociaż ręce masz już czyste. Zachorował psychicznie, nie było nikogo, kto by chciał mu pomóc. Chociaż kolegów miał sporo, najgorsze było to, że mając chwilę słabości, zrozumiał, że ma wszystko, a nie ma miłości. Chcesz wiedzieć, co było dalej? Finał nie był lekki. Strzelił sobie w głowę, kasę przekazał na biednych.